widzicie, podłoga jest już odsłonięta. To, na co wszyscy czekaliście, na pewno dużym zainteresowaniem było, jak ta podłoga tutaj wygląda, czy będzie dużo rdzy, czy będzie dużo dziur, więc może od strony pasażera sobie tutaj ją oglądniemy wspólnie. I teraz tak, oczywiście tutaj są masy, one są tutaj popękane, wszystko trzeba będzie ściągnąć i wtedy tak naprawdę ukaże się nam 100%, jak ta podłoga będzie wyglądała. Trzeba zdemontować te wloty. I teraz sobie jeszcze przejdziemy do strony kierowcy. Zobaczymy, jak po stronie kierowcy, bo tutaj się naprawdę bardziej to widzę poniszczyło. Dobra, może od tyłu. Tutaj również widzicie, to są takie naloty oczywiście rdzawego koloru. Gdzieś tutaj ciekła sobie woda i ta woda przedostawała się, to wszystko zabierało, pływało, jak to można tak to nazwać. Również tutaj trzeba będzie zdemontować te wlociki, usunąć te mastyki. No i tutaj na pewno będzie jakaś wstawka. Ta część podłogi tutaj będzie pewnie do wstawienia, ale to oczywiście będzie wiadomo, jak to wszystko właśnie oczyszczę. No i wtedy się okaże, ile tej podłogi trzeba będzie wstawić, bo na pewno jakieś fragmenty trzeba będzie. Tak, nie da się w takim samochodzie, żeby było idealnie to wyglądało. Jeszcze szybciutko Wam pokażę dywan, czy wykładzinę, może tak to powiemy. No i wykładzinka sucha, nie ma tutaj żadnych oznak wilgoci. Tutaj jest właśnie ta część przednia, czyli strona kierowcy, i tutaj o, trochę takie rdzy jest, więc ta część na pewno tutaj będzie do wstawienia, to na 100%. I druga strona pasażera, tutaj gdzie właśnie są takie koloru brunatnego, no to tutaj ewidentnie coś się działo, jakaś rdza tutaj się pojawiła w kabinie, więc to wszystko trzeba będzie się temu mocniej przyjrzeć. Natomiast cieszy mnie bardzo to, że nie ma tutaj, ta gąbka nie jest przemoknięta, jak to w większości samochodów, które miałem gdzieś tam okazję rozbierać, zawsze ta gąbka była mokra i ona się po prostu rozchodziła w palcach. Tutaj jest po prostu do czyszczenia, to wszystko wypierzemy, będzie igiełka. Zaczynamy od wyciągnięcia takiego klipsika. Oczywiście już musi być problem, bo przecież nie może być inaczej. Dobra, zobaczmy sobie, jak wygląda teraz ta podłoga. Ona już tutaj jest pozbawiona tych wszystkich mas. To oczywiście nie jest dziura, tylko jest korek. No ale zobaczcie, tutaj cały ten fragment tej podłogi tutaj będzie, może nie dosłownie w takim znaczeniu, tylko wiadomo, to będzie wycięte i wstawione. Tu będzie roznitowane. Tu, gdzie po prostu potrzeba, gdzie jest tak naprawdę to potrzebne. Tutaj reszta tego wygląda ładnie. No i lecimy w kierunku nóg pasażera. Tutaj no też będzie
Będzie największa zabawa tu oczywiście z podłużnicą, bo to będzie musiało być prawdopodobnie wycięte od spodu. To jeszcze się po prostu okaże w trakcie. No i też tutaj ten kawałek będzie wycięty, tej podłogi. To co się da, oczyszczę. Nie będę ciął tak naprawdę bez potrzeby. Przechodzimy teraz oczywiście do strony kierowcy, która jest najgorsza. Tylko pozwólcie, że sobie wezmę jakąś lampkę. No i dobra. I tutaj również. Zobacz, tutaj jest oczywiście korek. I podłoga się tutaj łączy. Tutaj jest, będzie to wszystko rozwiercone i wymienione. I w kierunku właśnie tutaj nóg, tym razem kierowcy. No podłużnica jest tutaj akurat do zrobienia. Tak naprawdę powiem wam, łatwo nie będzie. No ale nie takie ludzie rzeczy robią. No i tutaj też mała jakaś taka dziura. I tak samo w tym miejscu będzie to wszystko rozwiercone. Tutaj są, nie do końca tu wam jestem w stanie pokazać, tutaj w tym miejscu, w tym miejscu. Tak co kawałeczek są fabryczne zgrzewy. Czekajcie, może o, może tutaj teraz dokładnie będzie widać. Tu są fabryczne zgrzewy, tutaj jeden, tutaj drugi. Tutaj już jest pewnie schewnięte. No i tak samo. Trzeba się będzie tym zająć i to zrobić, żeby miał ręce i nogi i wyglądało jak trzeba. Dobra, rampeczka na bok. No i tak widzicie, deski nie demontuję. Makaron tutaj jak wisiał, tak wisi, to zostaje. Teraz robię sobie taką tygodniową przerwę i po tej przerwie wrócę. No i będę się zajmował dalszymi etapami przy tej kablówce. Dzisiaj chciałem wam pokazać właśnie, jak wygląda podłoga tej E36. Z uwagi na to, że już wyciągnąłem tutaj dywan, pozbyłem się wszystkich mas. Dobra, przejdźmy może sobie od strony pasażera. Podejdź może tutaj z tym z telefonem. Pasuje, żebyś tam wszedł do środka, żebyś tutaj pokazał. I zobaczcie, ta podłoga w tym miejscu, akurat właśnie po stronie pasażera, nie jest taka najgorsza. Tutaj ewidentnie są jakieś takie ślady korozji, które pewnie albo uda się oczyścić, albo trzeba będzie tu po prostu wyciąć tą podłogę. Pokazujesz tak dokładnie? Trzeba będzie wyciąć w ten sposób tą podłogę i tutaj wstawić. Oczywiście tutaj trzeba będzie to wszystko oczyścić, żeby się upewnić, jak daleko jest wymiana tego. Tutaj jest korek, który prawdopodobnie zostanie w nowej podłodze również odtworzony. No i pokażę jeszcze tutaj ten przód. Tutaj przy samej podłużnicy, no to tutaj są takie ogniska. Tą podłużnicą trzeba będzie się zająć. Prawdopodobnie najlepiej będzie to zrobić od podłogi, od spodu. Dobra, przejdziemy sobie teraz do podłogi kierowcy, więc ty musisz tu podejść z tej strony najlepiej. No i dobra, tutaj moim wskaźnikiem zobaczymy, jak to mniej więcej wygląda z tej strony. Dobra, tak jak widzicie, tutaj również ta podłoga z tyłu, z tylnej części nadaje się do wymiany, także pewnie potnę sobie to w ten sposób. Tutaj zostanie na fabrycznych zgrzewach roznitowane. Akurat tu w tym momencie tego nie widzimy, ale jak się przyjrzycie, możesz przybliżyć, jak tutaj dasz radę. Zobaczcie, w tym miejscu, gdzie mój tutaj wskaźnik śrubokrętowy pokazuje, tutaj, tutaj i pewnie tutaj było. Tu są fabryczne zgrzewy. To zostanie rozwiercone, zostanie ta blacha po prostu rozdzielona. No i dobra, przejdziemy sobie jeszcze do tylnej podłogi, do przedniej części tej podłogi. No i co widzimy tutaj, podłużnica. Dobra, teraz tak, nagraj, wstań tam przed autem. Widać mnie dobrze? No i tak jak widzieliście, podłoga nadaje się do całkowitej odbudowy.
może nie jest źle. Słyszałem o gorszych projektach. Miało być szybko. Chciałem wam to szybko na dzisiaj pokazać, jak to wygląda. Myślę, że spokojnie sobie z tym poradzę. I od razu tutaj chciałbym zaznaczyć z góry, że nie jestem żadnym specjalistą, jestem hobbystą, amatorem, który mówił, nie wzorujcie się na tym i nie jest to żaden tutorial, żeby ktoś mnie zarzucił, że można to zrobić lepiej. Pewnie można. To, co ja będę robił, to jest mój sposób i tak uważam. Także zapraszam do kolejnego odcinka, w którym będziecie już widzieli pewne postępy, czyli rozmitowywanie i wymiana tego poszycia.